Ciebie też. To o tym domu mówiłaś? Dokładnie. W środku jest mój dobytek. Oni już raczej tego nie potrzebują. Więc śmiało, możesz się rozejrzeć. Na pewno? Mnie się już nie przyda. Nalegam w podzięce za twoją pomoc. Winnie, to żywy dowód na to, że kredyty nie kupią wszystkiego. Na przykład przyjaciół. Tak. Macie jakichś przyjaciół? Próbowaliśmy mieć. Serio. Ale jakoś nie wychodziło. Vork zginął, jak potrącił go rozpędzony śmigacz. Drillo zginął, próbując ujeżdżać Goroko. Tłakuka został spopielony podczas żonglowania detonatorami termicznymi. Wygląda na to, że każdy, kto próbuje się z wami przyjaźnić, ginie. Nie każdy. Pitar się zmył, bo dostał robotę na innej planecie. No ale potem zginął, jak rozbił się jego prom. Nie nasza wina. Co? Czołem, nowy.
Cudownie, nowe nasiona. Zasiej je, a ja uchylę rąbka tajemnicy. Byliście już w jaskiniach? Byliśmy. I co, jest jak mówię? Miałam rację? Nawet nie masz pojęcia. Ale tak, lepiej trzymaj się z dala. Zamierzam. Miło, że przyszedłeś. Nie mów, że jesteś jednym z nich. To znaczy? Jednym z tych durni, którzy wrzeszczą na mnie, żebym zorganizowała imprezę z okazji zniknięcia jeźdźców. Nie, nie jestem jednym z tych durni. I dobrze. Zacznijmy od tego, że jeźdźcy wciąż dają nam się we znaki. Z liderem czy bez. Co gorsza, ci durni poszukiwacze chcą, żebym zorganizowała tę imprezę za darmo. Nie ma mowy. Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, a już na pewno nie darmowa impreza. Niezależnie od okazji. Jedziemy na tym samym wózku. Jeśli czegoś chcesz, zapłać swoją działkę. Nie zapominaj o mnie! Idziemy, Bidi. Gratuluję sukcesów w walce z jeźdźcami. Dzięki. Wydaje mi się niemal, że warto było tu zostawać. Skąd ten optymizm, Moran? Myślałem, że za wszelką cenę chcesz się stąd wyrwać. Jestem zdesperowany jak sakijski szuler zadłużony u chatów. Ale jaki sportowiec przerywa grę, kiedy wiatr mu sprzyja? No, taką mam nadzieję. Jeśli przyszłość Kowo jest jaśniejsza od przeszłości, to nie mam nic przeciwko temu, żeby ją ujrzeć. Do zobaczenia, Kal. Nie mogę uwierzyć, że jeźdźcy dali sobie zadać taki cios. Czuję, że wreszcie mogę odetchnąć. Ale jeszcze nie zniknęli. Ale są teraz osłabieni.
Kult jednostki musi mieć swój obiekt. Słuchaj, jest wiele holoksiążek o tyranach, którzy błyskawicznie zajmowali układ za układem. Więc galaktyka ma teraz dwóch tyranów z głowy. Imperium wciąż stoi. Spokojnie, nie wszystko naraz. Innym razem, dobra? Miłego słuchania. Przybywa otulony w śmierć. Czyż nie? Odebrałem komuś życie, jeśli to można myśli. Nie mówię o przywódcy jeźdźców. Śmierć jest li przemianą formy. Wszystko umiera. Taka jest natura naszych wędrówek. Lecz śmierć nie zawsze jest taka sama. W ciągu naszego życia musimy pozwolić, by opadła z nas stara skorupa. Powiedziałam, co musiałam powiedzieć. To już przeszłość. Bezpiecznej podróży i powodzenia. Kal! Podobno powstrzymałeś jeźdźców! Nie tylko ty masz wspaniałe wieści. Tak? Przygotuj się! Ja znalazłem muszlę! No proszę, znalazłeś muszlę. To świetnie! Jest symetryczna, miła w dotyku i nie nagrzewa się w słońcu, Kobo. Pozwala mi zachować spokój. Cieszę się z tobą, Targel. Tylko nikomu nie mów, bo będą zazdrościć. Słuszna uwaga. Obiecuję, że zachowam to dla siebie. Wspaniały dzień. Ty uratowałeś miasto, a ja znalazłem muszlę. Wszystko idzie ku lepszemu. Czołem. Jesteś dziś krzemny. Dobra, stara jędza. Wchodzę w to. No i to jest ciołek, jakiego pamiętam. Dobre nowiny tak na ciebie działają? Jeźdźcy zostali odesłani z niczym fajlu. Nie zaszkodzi rzucić okiem, prawda? Nieważne. Kestis daje jeźdźcom w kość? Proszę, proszę. Nie sądzę, żeby odeszli. Są tylko lekko poturbowani. No i tak jestem pod wrażeniem. Bez przywódcy będą mieli znacznie mniejszy rozmach. Tak? Zwolniło się miejsce na szczycie hierarchii jeźdźców. Wchodzisz w to? Nie, dzięki. Za duże ryzyko. Ale masz rację. Jeśli miałabym zgadywać, pewnie tych jeźdźców przejmie jakieś wielkie, niemiłe bydle. Nie podoba mi się to. Tego się spodziewałam. Hej, łowco. Ogar Haksjonu, niejaki Vaslin Mars, próbował cię wywęszyć w pobliżu góry. Razem z nim przybył tu jego zamaskowany oddział, więc nie daj się zaskoczyć. Zrozumiano. Pomożesz mi, Bidi? Powoli przekonuję się do tego małego droida. Powoli. Barman! Co mogę dla ciebie zrobić? Muszę ci to przyznać, Kal, że tam, gdzie się zjawiasz, zaraz się coś dzieje. Ej, przecież chciałeś więcej klientów, nie? Prawda, walą drzwiami i oknami. Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy potrzebować ochroniarza. Może Mousy szuka jakiejś roboty na boku? Ciekawa propozycja. Gdybym miał komuś powierzyć życie, to właśnie jej. Do zobaczenia, Monk. Potem pogadamy, stary. Kal, w samą porę. Stary z rzęda właśnie podjął najlepszą decyzję swojego życia. Tak? Aha, mam dość zbijania bąków. Jesteśmy gotowi na wielki skok. Wielki skok! Ten, na który czekaliśmy. Zgarniemy towar ukryty tuż pod nosem imperialnych. Dostałam cynk o starym imperialnym sprzęcie na szczycie góry. Poszukiwacze za bardzo się boją, żeby go zgarnąć. W
przeciwieństwie do nas. O tak. Jutro o tej porze będziemy już mieli piękny przemysłowy wtryskiwacz paliwa. Cieszę się, że nie każdy daje się zastraszyć Imperium, ale musicie na siebie uważać. Pomyśleliśmy o wszystkim. Mamy nawet mapę i inne takie. Lepiej poproś nas o autografy już teraz, Kal. Następnym razem możemy być poza twoim zasięgiem. Co? Udało mi się pokonać tego mogu. Nie było łatwo. Jak to zmogu? Nawet ledwo żywe potrafią zaciekle atakować. Niektóre zwierzęta mogą pracować na ranczach, ale na pewno nie mogu. Dobra robota, Kal. Świetny z ciebie łowca. Takie kwasowce jak ten, którego zabiłeś, bywają groźne. Jeśli nie będziesz uważać, mogą narobić sporo szkód. I tym się kieruję. Przypomniał mi się szkodnik, z którym miałam do czynienia kilka lat temu. Jego skóry też nie dało się niczym przebić. Mało tego, stwór miał jeszcze macki. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale był paskudny. Sprawiał mi ogromne problemy, aż przypomniałam sobie, co mawiała moja mama. Jeśli twoja broń nie jest w stanie zabić bestii, to użyj samej bestii jako broń. Odrzuciłam więc włócznie, złapałam jedną z macek i owinęłam ją wokół gardła stwora. Wkrótce było po wszystkim. Sprytnie. Właśnie tak zachowują się wrogowie, prawda? Zmieniają twoje atuty w słabości. Pozdrowienia. A więc masz ze sobą kompas, tak? To by było na tyle. Następny przystanek Jedha, a potem, no wiesz... Rymuje się ze Szmanalor. Na pewno jesteś gotowy zostawić Pajlunę? Muszę przyznać, że jest w dobrych rękach. I to nie jest podróż w jedną stronę. Wciąż możemy wpadać tu z wizytą, prawda? Musimy tylko na siebie uważać. Jasne. W młodości byłem bardziej skłonny do ryzyka. Dziś po prostu chcę mieć miejsce, które mogę nazwać domem. Cieszę się, że znowu zobaczę Sir. Ale tych anachoretów to już niezbyt. Lecimy na Jedhę, czy jak? Kal, gdy walczyliśmy z Daganem, co widziałeś podczas halucynacji? Widziałem przyjaciół, którzy cierpieli, bo poszli za mną. A ja nic nie mogłem na to poradzić. Widziałem Katę w jej pokoju. Szturmowcy chcieli ją porwać i wyważali jej drzwi. Ale wiesz co? To się nie wydarzy. Tak. Dzięki, że mogę na ciebie liczyć. To ja dziękuję tobie, bracie. Tak niewiele nam brakuje, żeby zapewnić bliskim prawdziwe bezpieczeństwo. Podziwiam to miejsce, póki mogę. Nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja. Oby Kordowie udało się naprawić kompas. Załóżmy, że uda nam się z tym wtryskiwaczem paliwa. Żadne tam załóżmy, skoro to pewniak. Cicho, próbuję zapytać. Powiedzmy, że dostaniemy za niego dobrą cenę. Co potem? Pakujemy walizki i zasuwamy z powrotem na Narszada? Chętnie bym osiadł na starość wonderońskiej dzielnicy kupieckiej. Dejna? Szlak, sama nie wiem. Może za dużo myślisz. Będziemy się martwić, jak będzie czerń. Jak zwykle. Jasne. Pogadamy o tym po robocie. Cię numer ominął! Gdzieś ty był?
A tu i tam. No, ale teraz jesteś. Słyszałeś o skorupie Tarka? Tak, w sumie słyszałem. Ale widok nie? Trudno uwierzyć, że koleżka wytargał ją z fali. Macie za dużo wolnego czasu. No, musisz trzymać rękę na pulsie, młody. Takie wieści same się nie znajdą. Chłopcze, spójrz tylko! Zbiornik aż chodzi! Wspaniała rybia kolonia! Myślisz, że jest miejsce na więcej? Tak, ale choć łzami się kręci w oku na samą myśl, obawiam się, że może się już wiele nie zmieścić. A jeszcze kilka i stary skuwa ledwie palce zamoczy, a już dotknie rybki. Widzimy się gdzieś w świecie, chłopcze! Połów trwa! Zi, bez ciebie nic by się nie udało. Na pewno nie chcesz lecieć na Tanalor? Przeszło mi to przez myśl, ale na razie zostanę tutaj. Polubiłam tę kantynę! Orety? Czy coś mi zgrzyta w obwodach? Nie sądzę. Trudno miejsce, w którym można czuć się jak w domu. Mimo wszystko, Monk powinien mi chyba dla pewności sprawdzić płytę główną. Chwilowo nie mam czasu na rozmowy. Chcesz zobaczyć, co znalazłam? Z pewnością dobry wybór! Tak, warte uwagi! Coś cię powstrzymuje, Karl? Niezwykłe, prawda? Może się przydać. Mam nadzieję, że ci się przyda. Więc jak przystosowujesz się do nowego życia? Biorąc wszystko pod uwagę, to ta kantyna i jej bywalcy są bardzo gościnni. Serio? Znam to spojrzenie. Jakie spojrzenie? Mam normalne spojrzenie. Dagan, jego armia. Nawet ty miałeś niewielkie szanse. Nie pozwoliłem, żeby zapanowała nade mną przeszłość. A Dagan dał się jej ponieść. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy dam radę. Ale musiałem w siebie uwierzyć. Cóż, ja wiedziałam, że wrócisz. Pewnie. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Powinniśmy niedługo wracać na Jeddę. Siri i Cordova już czekają. Okazuje się, że nasze umiejętności świetnie się uzupełniają, co? Ale jesteś skromna. Pasujemy do siebie idealnie, moja droga. Na Coruscant kto inny wdrażał moje projekty. Ale to świetna zabawa zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Co dalej? Dalej? Tak jest. Jeszcze z tobą nie skończyłam, Zik. Co to, to nie. Kal, powiedz mi, byłeś kiedyś na Coruscant? Raz albo dwa. Winnie mówi, że muszę się tam wybrać.
Jak tam jest? Mnóstwo statków, mnóstwo ludzi. Jedno lubię, drugiego nie. A ja uwielbiam i to, i to. Nie ma to jak przetańczona noc na barce rozrywkowej latającej nad dzielnicą Uskru. A, poleciałabym tam tylko dlatego. Porozmawiamy potem. Witaj. Wracasz znowu się sprawdzić? Holotaktyka poprawia moje zrozumienie. Yeah.
powodzenia! O, to na razie, pan! To się nazywa holozabójstwo! Niestety szczęście nie dopisało. O, zwycięstwo! Wspaniale! Pamiętaj, że inni przeciwnicy aż rwą się do walki! Thank you.